Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demonidias i zapraszam jak zwykle o 15.00 na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Nio 2 i tymczasem kontynuujemy już wielki turniej yokai, do którego się zapisaliśmy jakoś tak na spontanie ostatnio w odcinku. Chodzi oczywiście o zadanie, w którym mamy do pokonania chyba wszystkich przeciwników, jacy istnieją w ogóle w tej grze. To jest dość, muszę przyznać, nietypowe. Bo jest to zadanie, które rozbiłem na dwa odcinki. Zdarzało się tak już w przeszłości, aczkolwiek jakby czas trwania tego zadania, jeżeli chodzi o samą w sobie walkę oczywiście, jest myślę najdłuższym, najbardziej rozciągniętym w czasie też ze wszystkich do tej pory, jakie byłem. Okej. Ale ja też jestem magiem. Może nie on mio, ale magiem glewi. Dobra, zróbmy tak. Może. Jak? Okej. To prawda, w komentarzach napisaliście, że motywem przewodnim tej serii jest pytanie, jak to się stało? What? Jak to się stało? Aha. Nie byłem w trakcie rola przypadkiem, czy coś ten deseń? Ten gość wygląda tak fajnie, po prostu. Wręcz przerażająco na swój sposób, muszę przyznać. Mega sprawa. Dobra, na tych pierwszych nie będziemy korzystać. Z niczego szczególnego. Kurde, się mi trafiło, serio. O, strzała odzyskana, pięknie. Boże! Dobra. Slow motion skończone. Dobra, ładnie. I to bez obrażeń jeszcze. Jezu, przerwa mu atak! Tym strzałem jeszcze. Ja jestem przekonany, że już dawno temu mam tak naprawdę platynę na koncie w Demon's Souls. Bo znajomość glewi jest już wymaksowana, także tylko trzeba będzie odebrać to, co nam jest należne. Poprzez oczywiście walkę w dojo i osiągnięcie formalnie wskoczy. Proszę. No bez jaj. Szkoda, że w takim razie, skoro teraz odzyskuję impulsem ki, właśnie swoje ki, to wzmocnienie ataków nie przedłuża się, skoro to robię drugi raz. Tylko ono musi wygasnąć, jakby dopiero wtedy mogę odzyskać. Trochę głupota, nie? A ja pierdziele, serio? To dopiero była głupota. Hotaru. Dobra, na spokojnie. Dobra, bez trafienia, świetnie. Wow! Nie mam pojęcia, co się stało. Dlaczego go trafiłem? Aha! Dlaczego go nie trafiłem teraz, pytanie? Jasne, lecz się jeszcze. Pewnie. Bądź niemożliwy do chwycenia. Mamy cię. Zrobię to. Po prostu użyli mnie.
Dobra. A, nie przedłużyło mi ducha opiekuńczego. I zmarnowałem trochę duszę. Trudno. Elixir plus jeden. Ale dużo ich tak straciłem tutaj. Dobra. Tak daleko dzisiaj nie byliśmy w odcinku. W tym zadaniu. Oj. Dobra. Tego się nie spodziewałem, że uda się... Wow! Tak spieprzyć to! Co dalej? Obsydianowy samuraj. Tacy bardziej ludzcy widzę przeciwnicy w tych... w tym elemencie. W tej fazie jakby. W tej fali. Boże, ile ono życia. Niesamowite obrażenia po prostu mu zrobiłem. Oda Nobunaga, słuchajcie! Ja pierdziel, naprawdę! Nawet i jego przywróciliście? Pana obsydianowego samuraja, oczywiście, że ma to sens, jak najbardziej, ale... Aha. Czyli, że Nobunaga może być ostatnim tutaj. Do pokonania. O kurde. Co on odwala? Zabije mnie. To się pan Nobunaga jest niemożliwy. Ale go ustrzeliłem teraz. Świetnie. Jezu, mamy go! To musi być koniec. No, muzyka? Jest, koniec, słuchajcie. Mamy wszystkie eliksiry. Nie wiem, czy one mi się tak zawsze regenerują, czy co? Dajcie coś fajnego. Może owoce michutki rozdętej znowu wskoczą. Znaczy na pewno, ale... Rdzeń duszy zmarłego. I owoce. Karabin jaki, dobra. Okej. Okay. Nie jest zła. Ta grupa. Kappa jest w ogóle nietypowym yokai, który... Podobnie jak u Mibozu na przykład, w ogóle się nie blokują. Mały jest taki yokai. Ogień nie zadziałał, chociaż myślałem, że to jest jakoś magia jednak na nim, albo woda, bo skoro jest niebieskie. Ale widzę, że dla tych przeciwników to dla... za bardzo większego znaczenia nie robi.
Boże. O Boże, słyszałem, że coś robi, ale myślę, że będę z tyłu. To ominę już go. I sobie obejdę go jakoś ładnie, no ale widać. Widać, ile to było warte, nie? Taka taktyka. No ale przynajmniej sobie zregenerowałem wszystko. Nie ma tego złego. Możesz ty. Kappo. Dobra, Nalk. O Boże. Oni tak giną już. Zmarnowałem wzmocnienie jedno. Jezu, no hita. Nie cierpię tych frogów, naprawdę. Oni są niemożliwi. Aczkolwiek... mamy ich! Co dalej wymyślą twórcy? Daj to za Shimizu. Nie pamiętam jego stylu walki za bardzo. Zobaczmy. Dwa razy! Nie przetrafiłem tym pierwszym atakiem. To muzyka z Nioh 1? Chyba tak. Jakoś kojarzę ten soundtrack. Dobra. No. Łap, kurde, prostawił. No strasznie dużo z tej magii korzysta. Za gość, patrzcie, jaki spammer. Nie, no nie trafiłem go. Naprawdę. Podejść. No to trochę bez sensu jest. On mnie powoli zabija. O kurde. Ale się zbuffował gość, co? Niesamowite to było. Jak on to uskoczył jeszcze? Mhm, fajna próba do bicia. Szkoda tylko, że niecelne to było. Dobra, a to na pewno nie jest koniec, to byłoby za łatwe. O Boże! Ryomun! Ryomen! Czyli zręczny strażnik z Dark Souls 2, przynajmniej. Jakim cudem to nie był rozprysk udany? Zanim tego nie łapię. Lepiej walczyć z drugą połówką jego. Pięknie! Ale się leczyć można w ten sposób, nie? Dobra, panie Aldrich. Nie ze mną takie numery.
Nie mam już nic. Okej. Taki spam jest nawet mi na rękę, muszę przyznać. Całkiem się odnajduję w tym, jak widzicie. No, może... Może nie taki spam, zabrakło mi animy. To był mój błąd, znowu. Często na to nie zwracam uwagi i widzicie, jak... brywam przez to. Aha, w siebie strzelał. Nie łapię, co on chciał osiągnąć tym. Dobra, wyleczę się, bo jakbym miał to wszystko powtarzać, to się załamie. Mhm, super. Dobra. Moi drodzy, czyżby? Miało się udać? To będzie koniec fali? Nie wiem, chyba nie. Tak! Tak, moi drodzy! To będzie koniec fali! Coś pięknego. Mamy i Sudamę. W takim razie chwilowy przerywnik. Pierdzielę, czy to zdanie się kiedyś skończy? To jest naprawdę masakrycznie długie. Myślę, że już pod godzinę dochodzimy, jeżeli chodzi o czas trwania tego zadanka. Boże, ile ja mam ritty. Działo, Joriu. Chciałem się zregenerować, można? Mhm. Bez sensu to jest, że nie można. A to zadanie jest takie a propos, jeżeli ktoś narzeka na powtarzalność Nio, to dostanie zadanie, w którym ma powtórkę wszystkich przeciwników, którzy byli w grze naraz. Nie, no fajne rozmaicenie takie, no znaczy rozmaicenie, całkiem przyjemna koncepcja, no można sobie wszystkimi sobie zawalczyć, odświeżyć to, nie? Jakby to było raz w grze, to byłoby super, jako taki właśnie specjal. Dobra, ładnie. Eliksiry. O Boże, małe krabiki. Czego zabiłem już? Nie no, gdzie? Ten wąż nie jest aż tak skuteczny niestety. Kurde, sparaliżowało mnie. No bez jaj. Nie mam już niczego tutaj. Dobra, mamy was. Także z krewami mamy już spokój. Do końca tego zadania, chociaż niekoniecznie, bo patrzcie, dziwaczny żołnierz się powtarza. Chyba zapomnieli, że ich dali już. O Boże, to jest ten glut, ale to jest nowość. Tego nie było, więc może faktycznie... Może faktycznie coś tu jest na rzeczy. I dochodzimy do końca, bo to jest nowy przeciwnik z DLC. Oczywiście nie tego, bo w tym to już było powtarzane. Setonasu. Ja pierdzielę, serio. Naprawdę. Takie bezkształtne coś mnie zabiło. O Boże. To jest po prostu szok.
Możemy złożyć w ofierze jeszcze tylko coś w sumie, bo... No niewiarygodną wręcz ilość śmieci to jest zdobyliśmy w tym zadaniu. O Boże. Kurde, znowu z krabami. Ja pierdzielę. Naprawdę, trzeba będzie znowu z nimi zawalczyć. Ha. Nie no, coraz lepiej idzie. Aj, słuchaj, no oni są niby mocni, no ale bez jaj, no mamy ich na dwa uderzenia, żeby wytrąć się równowagi. To nie jest coś tam, wiecie, niesamowitego. Dobra, i to chciałem zrobić ostatnio. Dobić go jak wstawał. W dobrej wierze to było. Najpierw leczenie, potem eliksiry. A ja go to w ogóle nie pamiętam, że był. Jakoś tak łatwo z nim było. O, ten atak, który mamy właśnie w kamieniu duszy jego. O, skąd Kowalski został, a ostatnim mi go nie dali. A czemu tak? Kurde! Wystawił się! Przecież. Pięknie. Tak sprawnie to z krabami jeszcze nie walczyłem. Dobra, dla spokoju. O kurde! No to całego ducha mi zjadł, słuchajcie. Dostał w locie! Stracił cały kij! Nie zabił mi obrażeń w ogóle! Nie zabdał, czajcie to? Ja pierdziela, to był złoty strzał po prostu serii. Coś niesamowitego. Oj, Benkei, proszę cię. Byłeś mi przyjaciółmi, prawda? Pamiętasz? W przedsionku? Jak ci pomogłem? Nie zabijaj mnie po tym. Dobra, niech będzie. Mhm. Gówno mu to zrobiło. No, przeczekał sobie oczywiście wszystko. Po prostu mnie łapiąc. Ale sprytnie, bo nie wiedział, że nie wyjdzie stamtąd, nie? Więc zrobił tak. Aha, za szybko. Znaczy no, po prostu za szybko. Nie było, że w to nie dowierzałem. O dziwo. Czemu się przewrócił, skoro ma kij i wszystko?
Co tu się dzieje? On był takim zawodnikiem dziwnym? Że nagle się przewracał po prostu? Dobra, pięknie mi życie przewraca. Pięknie. Też czuję, że on jest ostatnim w tej fazie. Aha, pompa mi się odpaliła. Dobra. Dobity glewią. To jest koniec? Tak. Niestety nie koniec zadania. Ale już są po dwie sudamy, ostatnie też były, znaczy się. Jakiś taki wielki. Wow. O kurde. No już kamień duszy milion dał nam. Super. No Boże. To będzie 100 różnych wersji magów Onio, nie? Którzy się różnią kolorem, jaki mają na ubraniu. Może rytm życia. Że glewia jest o wiele bardziej skuteczna w walce z nimi. To potem się potraktujemy sobie jako taki eksperyment, troszkę zobaczenie, jakich przeciwników to będę miał, a dopiero po śmierci będę w stanie coś więcej tej ugryć pewnie. To też DLC cały czas. Ale wróg dostał. To dziwne coś, to też DLC. O Boże, serio? Nie widzę tego bossa. A miałem farta. Właśnie za długo jakby się tutaj nic nie działo, mam wrażenie. Strasznie dziwna walka, bardzo powolna, zapamiętam ją nieco inaczej, mam wrażenie. Tak czy inaczej, moi drodzy, myślę, że tego momentu będziemy sobie kontynuować już następnym razem, także mam nadzieję, że wam się podobało. Spróbuję zrobić taki myk, że... żeby nie stracić tego wszystkiego, użyjemy świecy. Polewelujemy, no bo warto byłoby jednak wbić poziom, skoro mamy tyle amrity zbieranej. Słuchajcie, to nie jest 1 400 000, to jest 14 milionów amrity, czajcie. Ja mogę dać aż 5 poziomów na 178 levelu. To jest, słuchajcie, kosmos jakiś absolutny. Więc awansujmy na 183 poziom i myślę, że na tym byśmy sobie skończyli. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach z Nio 2 na kanale. Trzymajcie się i cześć!
I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.